Witamy Państwa serdecznie w inauguracyjnym programie Kawa w samo południe. Na zaproszenie redakcji Świdnica 24 gościmy w świdnickiej restauracji na Skarpie. Witam Państwa Sławomir Mazurek i dzisiejsi zaproszeni goście. Prezydent Świdnicy pan Wojciech Murdzek i zastępca prezydenta pan Waldemar Skórski. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam cię bardzo, Waldku. Bardzo rzadko mówimy do siebie po nazwisku. Na początek naszego programu zapraszamy wszystkich na sondę z mieszkańcami Świdnicy, związaną tematycznie z dzisiejszym programem. Serdecznie zapraszam. Czy Świdnica jest dobrym miejscem do życia? Dobrym, prawda? Już mieszkamy od urodzenia tutaj. Właściwie dobre miejsce do życia. Atrakcyjne, no właściwie to nie mam gdzie iść z dzieckiem. Szczerze powiem, że nie mam gdzie iść z dzieckiem, oprócz na przykład Tesco czy placów zabaw. Chociaż place zabaw też są takie marniutkie. Ale ogólnie lubię Świdnicę. Jest ładnym miastem. No może by była lepszym, gdyby więcej pracy było w Świdnicy. Ja jestem rencistką, no wie pani. Ale mi się wydaje, że jest dobrym miastem. Takim spokojnym. Jest dobrym miejscem do życia. Ale macie tutaj co robić? Tak. Jest boisko, nie wiem, są centra handlowe. Centra handlowe to jest miejsce? Znaczy, no centra handlowe, no Tesco jest, no prawda, tam Tesco, galeria. To już prawie jak Bielany Świnickie. No ale to młodzież, dla młodzieży jest atrakcyjne, żeby po sklepach łazić? W sumie jest atrakcyjne, boiska są, wszystko jest, sklepy są takie jak się trzeba i tyle. Nie brakuje wam nic? Nie. A macie wieczorami, popołudniami znaczy, co robić? Brakuje na przykład akwaparku, prawda, że ale na przykład pójść na basen, popływać czy coś w tym stylu, no bo te co tutaj reprezentują baseny, no to ciężkie warunki są. Czy Świdnica jest dobrym miastem do życia? Dla mnie tak. Wygodne? Wygodne. A widać, że się coś zmienia, coś poprawia? Zmienia się. Poprawia się. A na co pani szczególnie zwróciła uwagę? Rynek piękny. Naprawdę. Na jakieś inne inwestycje, które... No. Plac Lenina. Nie Lenina, bo już Małgorzaty. Piękny jest też zrobiony. Zdarza się pani tam czasem pójść, posiedzieć tak, na ławeczce? Tak, bardzo przyjemnie. No w sumie to tak, jest trochę ciekawych miejsc, ale z Wrocławiem na przykład się nie równa w ogóle. Ale jest takie miasto spokojne, w sumie i wszędzie blisko, więc jest spoko. No, spoko. Dla młodzieży i dla starszych jest okej. A jest ładne czy nieładne? No rynek jest ładny, no, na pewno. Ładne. Ja ładniejszy nawet niektórzy mówią niż we Wrocławiu. Wesoło jest, czysto jest, ładnie jest, piękna Świdnica. A widać, że się zmienia czy nie widać? Widać. Chociaż dużo do miasta tam nie chodzę do rynku, ale widać. A tu na osiedlu to widać też, że się coś poprawia, czy nie? Nie. Na osiedlu na pewno nie. A czego brakuje? Wszystkiego. Czy Świdnica jest dobrym miejscem do życia? Tak. A dlaczego? No coś się musi na to składać. Nie wiem, jakieś takie są lepsze warunki? No to co to znaczy? Więcej szkół, w ogóle praca inna niż na przykład na wsiach, nie? A jak, jeśli chodzi o wygląd miasta, o rozrywki, które tu są dla młodzieży? No też są, jest dużo rozrywek, na przykład, nie wiem, dyskoteki, jakieś puby, kluby. A wygląd miasta? Czy zostawia coś do życzenia, czy jest w porządku? Mi się wydaje, że bardziej się rozbudowuje teraz Świdnica, drogi zmieniają w ogóle. Widać te zmiany? Tak, widać zmiany. Czy dostrzega pani, czy jakieś inwestycji przybywa, czy to jest dostrzegalne, czy nie bardzo? No wie pani, no troszkę się dostrzega, bo tej świętej Małgorzaty jest bardzo ładnie zrobiony, także przyjemnie tam teraz, bo i światła i wszystko. No na osiedlu też nie jest brzydko. Wieże budują w rynku. Piękna rzecz. A jakieś jeszcze inwestycje pan zauważył, czy... No widziałem na Zawiszowie, nie? Budują pracę, ludzie będą mieć, zakłady budują. Nowe inwestycje to łatwo zauważyć. A jakie na przykład? Co pani się rzuciło w oczy? No przede wszystkim sklepy, hipermarkety i tak dalej, prawda? To znaczy te markety i tak dalej. Buduje się dużo, drogi, chodniki się robi, budynki nowe, centra handlowe, prawda, popowstawały. To takie rzeczy widać. Czy to może być miasto, w którym byście chciały kiedyś zamieszkać i tu pracować? Tak. Zdecydowanie? Tak. A nie Wrocław na przykład, nie. Warszawa, Kraków? Ja mieszkam na wsi i jak przyjeżdżam do Świdnicy, to się tak czuję lepiej. Na pewno będzie warto zostać. Trzeba z biegiem czasu się okaże. A jakieś studia w planach, w zamyśle? Tak.
Myślisz, że będzie tutaj praca dla człowieka po studiach? Podejrzewam, że tak. Najgorsza trudność to jest tutaj z pracą. Tu w ogóle nie ma pracy, nie ma żadnego zatrudnienia w Świdnicy. To jest najgorszą bolączką właśnie. No. A pani ma też z tym problem? Czy... Nie, ja już nie, bo ja już na emeryturze jestem, ale problem, bo i wnuczka nie ma, dojeżdża właśnie na strefę i w ogóle córka stara się. Tu w Świdnicy nie ma w ogóle żadnych perspektyw, tak, żeby do życia, żeby jakaś praca kompletnie. Pod tym względem to jest okropnie tutaj. Kto chce pracować, to będzie pracował, a kto nie chce, to i nie będzie. Czego jeszcze brakuje? Mnie najbardziej właśnie brakuje, tym bardziej, że mam takie małe dziecko, brakuje mi najbardziej miejsc dla dzieci. Więcej takich wojsk, prawda, jak Orlik tu, Osir, prawda, nie wiem, więcej ścieżek rowerowych, coś w tym stylu. Może więcej takich imprez, takich w plenerze. Przydałoby się. Dla starszych pań i panów jakieś kawiarnie taką z prawdziwego zdarzenia, żeby się można było spotkać, posiedzieć przy kawie, przy tego, bo takiego czegoś nie ma. Zawsze czegoś brakuje, ale tak ciężko powiedzieć. No, widać jednak, że żyje się coraz lepiej. Panowie, po sądzie nasuwa mi się taki cytat z filmu Barei, gdzie na pytanie głównego bohatera, co słychać, panie Janie, jest odpowiedź: zmiany, 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 panie kochany. A więc Świdnica według mieszkańców się zmienia, a ja panów chciałem zapytać, jak wy postrzegacie te zmiany i czy zgadzacie się z tymi zmianami z naszymi mieszkańcami i jak możecie w kilku słowach podsumować pierwszy, już prawie zakończony rok nowej kadencji. Panie prezydencie? W wielu zmianach siłą rzeczy uczestniczymy, prowokując niejako bieg zdarzeń. Natomiast też bardzo uważnie obserwujemy te zmiany, które są przedmiotem działań mieszkańców Świdnicy w różnych obszarach. Bo myślę, że zresztą ankieta tak pokazuje, że trochę bardziej zwracam uwagę na te takie widoczne typu inwestycja, coś przebudowano, coś zbudowano. Natomiast są takie zmiany, gdzie na przykład przedsiębiorstwo radykalnie zmienia sposób zarządzania jakością, no co jest przejściem między wiekiem XX a XXI. Tego nikt na zewnątrz nie widzi, ale efekty tego są poprzez to, że przedsiębiorstwo się rozwija, pozycjonuje się w świecie gospodarczym, czyli trzeba było szerzej niż w sądzie spojrzeć. Podobnie w różnych obszarach można było pokazać, co się zmienia w oświacie, co się zmienia w kulturze i znowu nie zawsze w tym wymiarze takim typu, że modernizujemy coś, że szkoły pięknieją, że boiska. Czyli częścią zmian w Świdnicy znaczącą są sami Świdniczanie? Przede wszystkim. My też jako Świdniczanie. Oczywiście. Panie prezydencie, Waldku. Ciężko to powiedzieć, dlatego że jak do nas przyjeżdżają goście, którzy w Świdnicy nie byli 10, 15, 20 lat, zauważają zmiany po prostu po wyjściu z samochodu. I to jest to, że jak się tkwi w zmianach, jak się tkwi w tym całym procesie, to pewne rzeczy umykają, pewnych rzeczach się zapomina i praktycznie z dnia na dzień to, co się wydarza, gdzieś uchodzi w zapomnienie. A przy takich okazjach chyba najbardziej miłych, kiedy przedsiębiorcy otwierają nowe fabryki na Zawiszowie czy na Zarzeczu, łatwo wrócić do tego, że jeszcze lat temu 5 czy 6 razem z prezydentem Murskiem, razem z Ryśkiem Wawryniewiczem brodziliśmy tam w chwastach po pas. Było ściernisko. Było ściernisko. No jest prawie San Francisco, ale jeszcze nie do końca. I co ciekawe, okazuje się, że taki tysiącletni organizm, jakim jest miasto Świdnica, dość elastycznie reaguje na dobre zmiany, bo te dobre zmiany, czyli wytyczenie nowych terenów przemysłowych, przygotowanie nowych miejsc pracy, to były gruntowne zmiany w urbanistyce, które trzeba było błyskawicznie podejmować. Czyli tak, z jednej strony elastyczność Świdnicy i Świdniczan na zmiany, to jest bardzo ważne, i samo uczestnictwo Świdniczan w tych zmianach, a dwa, tak naprawdę na to pytanie musiałby odpowiedzieć ktoś, kto wyjechał 10 lat temu ze Świdnicy i właśnie dzisiaj przyjechał i zobaczył, co się dzieje na Starym Mieście, co się dzieje w dzielnicach, to jest chyba bardzo ważne.
Tak. Ale też tak wchodząc w słowo, jest taki aspekt, który widać po sądzie, że jeżeli mieszkańcy zupełnie spokojnie, na luzie pokazują różne plusy, minusy, ale robią to z uśmiechem, właśnie z pewną taką dozą takiej naturalnej wolności, to pokazuje, że te zmiany idą w dobrym kierunku. Bo człowiek, który czuje się źle w otoczeniu, inaczej też reaguje, inaczej się zachowuje. Uśmiech nie jest uśmiechem naturalnym, to się łatwo da zidentyfikować. I to również nasi goście przyjeżdżający do Świdnicy, choćby nawet z naszych miast partnerskich, czyli mówimy o Europie, zauważają, że jesteśmy inni właśnie jako mieszkańcy. I to jako skutek różnych czynników zachodzących zmian jest takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje, że idzie w dobrym kierunku. A więc jedno z Pana haseł wyborczych sprzed roku, stawiam na Świdniczan, było jak najbardziej trafne, bo okazuje się, że największym kapitałem społecznym jesteśmy my sami, czyli Świdniczanie. Zdecydowanie tak, ja to podkreślam. Ale też podkreślam, że jest to wielkie wyzwanie. Czyli jak wracamy do tego okresu przed wyborami, czy tuż przed wyborami, ja mówiłem, że to jest najtrudniejsza kadencja, dlatego że poprzednio wiedzieliśmy, co trzeba zrobić przede wszystkim w tej infrastrukturze, w świecie gospodarki, zakłady, miejsca pracy, nie będę wymieniał. A teraz wkraczamy w tą delikatną materię, gdzie przede wszystkim człowiek zajmuje tą zaszczytną pozycję i rodzi się pytanie, czy jako Świdniczanie będziemy taką społecznością wyróżniającą się. Gdy powiedzieliśmy sobie, jak minął ten rok, jak panowie widzicie następne 3 lata? Tak? Ostatnio przejawia się, jesteśmy w trakcie wyborów, przejawia się hasło Polska w budowie. Można je sparafrazować tak, że Świdnica także jest w budowie i chyba wszyscy wiedzą, że jest to tylko zasługa samorządu lokalnego, a nie naszych polityków z Warszawy. A więc Świdnica w budowie. Jak długo jeszcze w budowie będziemy i co przed nami w następnych 3 latach?